Witam was bardzo serdecznie w kolejnych smoczych opowieściach. Dzisiaj zakończymy sobie trylogię przypałowych nauczycieli. Mówię, że zakończymy trylogię, bo... No nie przypominam sobie żadnych innych, których sobie tutaj wypisałem. Tak więc, cóż, przypałowi nauczyciele volume 3. Tak, dzisiaj nie będzie ich dużo. Zaczniemy od wychowawczyni. Wychowawczyni, która była naszą wychowawczynią w pierwszej, drugiej i trzeciej klasie podstawówki. Boże święty, w ogóle to była taka nauczycielka, o której krążyły legendy, z racji, że moi rodzice, kiedy się uczyli, właściwie nie konkretnie moi rodzice, tylko moja mama akurat mieszkała akurat w tym domu, w którym mieszkam w tej chwili, po prostu były takie legendy o niej, ludzie ją znali, że żona sprawdza, co kto ma w kanapce, czy coś takiego. No takich sytuacji oczywiście nie było, ale już samo to spowodowało, że rzeczywiście wydawało się, że nazwijmy ją tam Szambrowska, że pani Szambrowska była jakaś taka podejrzana. Opowiadałem kiedyś, że w zerówce żeśmy wrzucali z takim jednym kolegą kamienie do studni, czy tam do kanalizacji. No i właśnie ten kolega spieprzył w ogóle z zerówki, poszedł do szkoły w dzielnicy obok. Właśnie z tego powodu, że dowiedział się, że Szambrowska będzie naszą wychowawczynią. A te historie o niej już tam gdzieś krążyły, więc najzwyczajniej w świecie musiał się ich przestraszyć. No i tak jak mówiłem, sprawdzania kanapek nie było, ale były inne dziwne rzeczy. Pierwsza rzecz była taka, że Szambrowska miała jakieś schizy związane z konkretnymi kreskówkami czy zabawkami. Ona nienawidziła bionikli, uważała, że są ohydne. Tak, wiecie, budowanie skomplikowanych robotów, które rozwija ci umysł, tak? Jakiś taki zmysł konstruktora, tak, to jest oczywiście złe, tak? Poza tym strasznie nie lubiła Pokemonów i nawet nie lubiła ich do tego stopnia, że chciała karać ludzi za to, że przynosili cokolwiek, co miało Pokemony. Na przykład mój jeden kolega, nie jestem pewien, czy to była gumka, czy ostrzynka, ale była w kształcie Pikachu i oczywiście ona się do niego przyczepiła, że nie można takich rzeczy przynosić, no ale co, uwagi mu nie wstawiła, bo powiedzmy sobie szczerze, to by było głupie. Wyobrażacie sobie w ogóle, jak taka uwaga mogłaby wyglądać, jak mogłaby brzmieć? Uczeń X przyniósł Pikachu na lekcję. No to przecież pierwszy lepszy rodzic by jej się zaśmiał w twarz, powiedział, że jest jakaś nienormalna, tak? Nie wiem, co ona miała też do bionikli, uważała, że są ohydne. Takie jakieś jej dziwne schizy to były, ale już na przykład, już tam nie wspomnę o anime takich jak na przykład Dragon Ball, który przecież wtedy był bardzo popularny. No ale na przykład to, że opowiadała sobie na lekcjach świńskie żarty, to już nie stanowiło dla niej problemu. To były jakieś żarty o pierdzeniu, o czymś tam. Padały jakieś tam słowa typu dupa i to według niej już było ok, to już było to, co rzeczywiście można na lekcji powiedzieć. Tych legend rodziców było całkiem sporo. Pamiętam, że była jakaś lekcja, na której ona, zdając sobie sprawę, że krąży o niej taka, a nie inna opinia, kazała nam właśnie mówić, czy rodzice coś tam wspominali o niej. No i że czuliśmy taką presję, no to jej powiedzieliśmy. I ogólnie nie było w związku z tym nic, znaczy nic z tego nie wynikło, tak? No bo co miało wyniknąć? Ale no cóż, jedna sprawa, która w sumie spowodowała, że nawet było mi to trochę przykro w stosunku do niej, to była ucieczka trzech osób z takiej mini wycieczki. Bo wiecie, w podstawówce bardzo często jest tak, że wychodzicie sobie gdzieś na dwór, łazicie i tak dalej, i tak dalej. Tu ogólnie, gdzie była nasza szkoła, to
to właściwie no, do tej szkoły chodziły dzieciaki z całej wsi, więc teoretycznie no, myślę, że nie było takiej osoby, która miałaby więcej niż godzinę do domu z buta. I tak się złożyło, że akurat szliśmy sobie na spacer i no, tam się zbliżał koniec zajęć. I trzech kolegów stwierdziło, że sobie po prostu pójdą do domu na tych zajęciach. Rzecz jasna, jak ona liczyła nas, to tam się coś nie zgadzało. Potem spisała im uwagi następnego dnia, w ogóle się nie chciała do nich odzywać. Mówiła, że cała jej kariera mogła się skończyć na tym, że oni sobie uciekli. No i z jednej strony, no fakt. Rzeczywiście, no nie zrobili zbyt mądrze, ale z drugiej strony od tego ona jest, żeby pilnować. Powiedzmy, że jest nas tam 20 paru, ona nas dobrze znała i trudno nie zauważyć, że nie ma po prostu trzech osób. Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, bardzo śmieszne. Była jeszcze jedna taka historia. I tutaj znowuż przypomnę, bajonikle i Pokemony złe, tak? Była jedna taka historia, którą nam opowiadała, która była kompletnym picem na wodę, ale wiecie, jak się jest dzieciakiem, który ma no, mało lat, 7, 8, 9, tak? To się wierzy w różne rzeczy. I ona nam na przykład mówiła, że przeprowadzała seans spirytystyczny, i przywołali jakiegoś tam demona, który miał kształt czarnego psa. To w ogóle już byliśmy posrani. Nie jestem pewien, czy gdyby ta jej opowieść wyszła na jaw, żeby wyszedł na jaw sam fakt, że coś takiego ona nam opowiadała, to czy w ogóle mogłaby w tej szkole uczyć, tak? No, Szambrowska twierdzi, że tam dużo, że tam praktycznie cała klasa ją lubi, ale... No cóż, to... No niestety myli się. Kolejna nauczycielka nosiła dumną ksywę DJ Pierwiastek. Tej kobiety akurat było mi trochę szkoda. To znaczy, wiecie, ona była taka... No już w sile wieku, więc też nie ogarniała zbyt wiele. I myślę, że można ją spokojnie porównać do tej Kowalskiej, która uczyła nas historii w gimnazjum. Ona również uczyła nas chemii w gimnazjum, ogólnie ludzie sobie robili z niej bekę, ale to była bardziej smutna postać, dlatego że no, miała problemy z mężem, on tam był bardzo chorowity, zmagał się, nie wiem dokładnie z jaką chorobą, ale to było dosyć ciężkie, ciągnęło się przez wiele, wiele lat i no i w pewnym momencie ona musiała mu wystawić pogrzeb, no bo staruszkowi się zmarło. No i w sumie tyle. A DJ Pierwiastek dlatego, że... No, że chemia, bo bo to było śmieszne, nie? Natomiast kompletnie nie mam szacunku do dyrektorki z podstawówki. Ja nie jestem pewien, czy ona dalej jest dyrektorką. Podejrzewam, że pewnie nie. Ale dlaczego jej nie lubię? To znaczy, przez większość mojego pobytu w podstawówce miałem do niej neutralny stosunek, ponieważ najzwyczajniej w świecie no, nie miałem jakoś szczególnie z nią kontaktu. Wiedziałem jak wygląda, wiedziałem, że jest dyrektorką, że piastuje ten wspaniały urząd, ale poza tym to nic takiego do niej nie miałem. Aż do pewnego czasu, jak została naszą nauczycielką od historii. I to było w 5 i 6 klasie. Nie wiem dokładnie, czy to właśnie trwało rok, czy 2 lata, ale na pewno nie dłużej, bo pamiętam, że w 4 klasie uczył nas zupełnie ktoś inny historii, ale ona po prostu była straszna i ich też widać było, że ona po prostu, jak jest jakaś przykra sprawa, to ona chce ją pod dywan zamieść. Pamiętam do dzisiaj była sytuacja, że na WF-ie WF-istka dała jakimś dwóm dziewczynom, które w ogóle wtedy nie miały zajęć, piłkę i one sobie tam na korytarzu grały i zbiły światło. I efekt był taki, że dyrektorka kazała nam, chłopakom, nie tym dziewczynom, nie tej nauczycielce, tylko nam, chłopakom, płacić za właśnie za tę lampę, nie?
fakt, że to było tylko 2 zł na głowę, ale powiedzmy sobie szczerze, z jakiego powodu my byśmy mieli płacić, skoro my byliśmy wtedy w innym miejscu? Tam jedni byli w kiblu, drudzy jedli sobie kanapki w szatni, jeszcze jedni byli na podwórku. W jaki sposób my wszyscy w różnych miejscach mieliśmy to zrobić? I to była sytuacja, kiedy coś we mnie pękło i stwierdziłem, że nie, że ona nie ma racji i nie będziemy tego płacić. Wtedy oczywiście był wielki ból dupy o to, ale nie żałuję, że tak powiedziałem. Ostatecznie jakaś tam matka stwierdziła, że zapłaci i elo, ale ja i tak bym nie wydał 2 zł. No tak jak mówię, tu nie chodzi o to, że ktoś by tam zbiedniał. Znaczy, wiecie, ja wtedy byłem w podstawówce i jakby nie zarabiałem własnej kasy, więc to była kasa moich rodziców. Ja wiem, że 2 zł to nie było dużo. Jak na tamte standardy to nawet więcej niż teraz wynosiło. Ale dlaczego mielibyśmy ponosić karę za coś, czego nie zrobiliśmy, prawda? I to głównie o to się rozchodziło. No i właściwie dobrnęliśmy tutaj do końca tej miniserii. Jeżeli zaproszę kogoś do opowiadania o tym, o swoich jakby szkolnych przypałach, to może tę serię reaktywuję, bo wiecie, każdy miał chyba takiego nauczyciela dziwnego. Ale póki co żegnam się z wami. No i oczywiście do następnego.